Witam Was serdecznie w moim następnym, prawdopodobnie już ostatnim odcinku, że tak powiem, z Cadillacsem Dinosaurs. Są to chyba dwa, o ile dobrze pamiętam, dwa ostatnie etapy. Nie jestem pewien, czy ten etap już nagrałem, ale chyba nie. Znowu małe problemy z nagraniem. Testowałem bez włączonego rekordera dźwięku. 45 ładnie FPS-ów, teraz 25 z włączonym. Nie wiem czemu. Widocznie się nie lubią. Testowałem i Audacity, i FreeSound Recordera, którym teraz nagrywam. FreeSound wypadło odrobinę lepiej. Nic ciekawego z beczek, tylko troszeczkę jedzenia. O ty mendo. Okej, jeden już padł. Drugi nie jestem pewien, bo nie widzę na ekranie, ale chyba już padł. Nie przyjdzie tu raczej. Ale perfidnie się zawiesił przeciwnik. Dzięki temu dostaną bazuki jakieś tam. Matko, i kolejny ten. Teraz będzie już samo rzucanie tych takich albo mutantów, albo czegoś takiego, ponieważ no wiadomo. Z blisko końca to trzeba zrobić sztucznie utrudnioną grę. Mam nadzieję, że na filmie już nie będzie ciało. No teraz mam stałe niby te 25 FPS-ów, ale to jest mało. Okej, jesteśmy w dżungli. Fajny efekt deszczu. Wow, ale perfidnie ktoś beczkę rzucił, że zginąłem. Teraz sobie weźmiemy Mustafę. Nie wiem czemu, jakoś tak. Samo z się. Żeby nie było, że rasistowsko, że białym bije murzynów. Bo przecież jak czarny bije biały, to jest tylko wykroczenie. Żeby nie było, ja rasistą nie jestem. Ale każdy lubi rasistowskie żarty. Tylko nie każdy się do tego przyznaje. Mnie jakoś szczególnie bawią. Ogólnie, jeżeli uda mi się ogarnąć Action Milis, zawsze mówię Milis, do nagrywania z tego emulatora, albo jakiegokolwiek emulatora, bo z tego nagrywam tylko zielony ekran, to nagram jeszcze kilka fajnych beatemapów, takich jak Alien vs Predator, czy Punisher. Punisher chyba najbardziej znany. Ale teraz po tej grze rzucę sobie Metal Slug'a. A czemu by? Żebym się chamsko wpierdzielił pod tym. Metal Slug jest bardzo fajną gierką. Pewnie będę marnował tam kredytów na potęgę, ale to... Tym się nie przejmujcie, ja też się nie będę przejmował, bo... Gra jest trudna i jest naprawdę wymagająca. Jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o umiejętności gracza. Ona ma w sobie dużo humoru, jest bardzo fajna. Najlepsza część to według mnie czwórka, ponieważ jest tam moja ulubiona postać Trevor albo Travis, nie jestem pewien, jak się nazywa, taki białowłosy gościu. Ale będę starał się nagrać wszystkie podrzędy. Jest to gra krótka, takie na jedne posiedzenie, ale ma bardzo fajny design bossów. I ogólnie planszy jest tam zróżnicowanie takie, że mamy od zombie po mumie i inne takie. Także bardzo fajnie się w to gra i myślę, że oglądać też wam się będzie całkiem fajnie. Znośnie. Teraz mamy tą możliwość grania na emulatorze w domu i mamy nieskończoną ilość tych wszystkich kredytów, nie? No ale kiedyś to była tragedia. I tutaj nie jestem pewien, czy już to nagrywałem na YouTube'a, bo pamiętam, że nagrywałem to, ale jak już tam pisałem, materiał został usunięty. Tylko nie jestem pewien, czy z Tyrogiem już walczyłem. Tyrog jest taką bestią, że
O Jezu, teraz jest zielony i walczy tylko ostrzami, później zmieni kolor, później znowu zmieni kolor i jeszcze raz zmieni kolor, będzie dostawał nowe umiejętności, takie jak na przykład zianie ogniem czy coś w tym stylu. Jest to naprawdę upierdliwy boss. Ze względu na to, że walczymy z nim kilka razy pod rząd i coraz jest silniejszy, ma, zachowuje poprzednie ruchy i dostaje nowe, nie? Jest taki upierdliwy. Jeszcze skacze po całej mapie jak małpa. I oczywiście jak staje, to nie można go zaatakować. Raz na rok wam się uda to, ta sztuka. Bo lepiej biegać jak debil po mapie i atakować z wyskoku, o ile was grubas jakiś nie ściągnie. Tak jak mi to zrobił. Okrutny. Co, ty rok skacze, to ja też chcę skakać trochę po mapie. To teraz mnie zabije i tyle mi skakania. Bo życia już mi nie zostało dużo. Okej, okay. Pierwsza jego farma została pokonana. Teraz oczywiście ten pasożyt rzucił się na innego. Szkoda, troszkę mało mi ta czekolada odnowiła. Teraz chyba właśnie dostał zianie ogniem. Przynajmniej kolor mi to sugeruje. Murzyn! Tak. Teraz puszcza fireballa. Szczęście nie ma aż tyle życia. Myślałem, że troszkę więcej dostaję, już nie pamiętam tego. Bardzo dawno nagrywałem z Cadillaców. Stwierdziłem, że nagrałem pierwszą część, no i zobowiązałem się, żeby nagrać następne, a ja coś nie nagrywam. Dlatego teraz jest godzina 22:52, sobie nagrywam. Czemużby nie? Dobra, druga forma pokonana. O ile pamiętam, jeszcze jedna będzie, albo dwie. Ale wydaje mi się, że jedna. Dwie to jest czyste chamstwo. Chociaż, a może uda mi się to zabić? Nie, nie udało mi się. Bo oczywiście, jak to się rzuca na mordę, można to jeszcze chyba zabić. Oj. Teraz nie pamiętam, co to stało. Jaki atak. Na pewno ma to upierdliwe skakanie. Czemu zaraz ginę? Też ciasto, dawaj ciasto. Okej. Troszkę HP jeszcze. Mogę jeden cios chyba otrzymać, zanim zginę. No dobra. Takie wybuchowe pasożyty. Gazy, nie wiem, coś w tym stylu. No i dobra, oberwałem. Teraz kogo sobie wziąć? Weźmiemy kobitkę. Ponieważ dostanie bazukę, to... A ona jest item skilled, czyli lepiej się posługuje przedmiotami. Że powinno to bardziej zaboleć Tyroga. Ale bardzo go to nie boli, jak widzę. Miejmy kosę. Taki gruby już mnie znakautował. Fatih. Ale mu plaskacza sprzedała. Kurczę, strasznie mało życia na kobietkę. Dostałem tylko parę takich lżejszych ciosów i już jest na wykończeniu. No, właśnie o to chodzi. Potrzeba brać do tej roboty Mustafę albo ogólnie facetów. Ona się nadaje głównie na pierwsze etapy. Bo tam dużo broni leży i tak wiecie, można się trochę pobawić. Dobra, więc przyspieszamy. Kogo pojadą skorpońcy i fabuła w tej grze, która jest znikoma. W razie problemów sobie zarzucę save state'a. Ponieważ jeżeli miałem zacząć nagrywać teraz, to musiałem przejść jeszcze, można powiedzieć, ponad połowę gry. W trzecim epizodzie mi się zapisało wtedy. Po prostu liczyłem, że nagram tą grę na jednym machu. No się przeliczyłem, ponieważ miałem problemy techniczne. Teraz takich nie mam, chociaż też są. Ogólnie bardzo ciężko się nagrywa. Im starsza gra, tym ciężej ją nagrać. O ile z grami Windowsowymi, to znaczy no DOSowymi można powiedzieć. Nie ma takiego problemu, ponieważ mamy DOSBoxa i on tam się całkiem ładnie integruje z Frapsem czy innymi rekordcami. To z takimi grami automatowymi może być problem. Nie jestem pewien, czy to jest ostatni etap, ale chyba tak. Ała. Na przebieżkę. Za dużo ich tu. No i straciłem bazukę chyba. Nie, dobra, jeszcze będę mógł ją wziąć. Ale dostanę nową. Dobra, muszę sobie uzupełnić kredyty, bo już wszystkie mi zażarło. Weźmiemy Pakera. Bazuka. Chodź.
tu mam jeszcze trzy pociski, dlatego lepiej wziąć tą. Jeszcze. Bazooka, bazooka. Zmarnowałem pocisk. Trudno. Nie, z tym nie jestem pewien. O, jeszcze mogłem podnieść, ale teraz chyba znikła. Nie, nie znikła. Dobra. Jeszcze jeden strzał na twarz przejął z bazooki. Weźmiemy jeden dynamit. A, jest zginął. Dobra. No jeden jeszcze mogłem zgarnąć. Także łapcie. Dlatego tutaj rozsadzi. Znając życie, to zaraz przyjdzie ten z rewolwerem albo z kulą na kolcach. Ma tutaj idealne miejsce. Ten gościu chyba jednak jest najlepszy. No albo Jack. Jack jest bardzo szybki. Ten jest świetny, jeżeli chodzi o obrażenia. Kurczę, ręka już mnie boli. Takiego naciskania, żeby biegać. O, teraz powinno być lepiej, ponieważ siedziałem tak niżej trochę, żeby mieć lepszy dostęp do mikrofonu, a teraz się trochę garbię, ale wygodniej mi, jeżeli chodzi o ułożenie rąk na klawiaturze. Dobra, jestem teraz dosłownie na jedno smyrnięcie, o, no właśnie. Dobra, najpierw wytłuczamy murzyna, jakkolwiek by to nie brzmiało. Boże, etap z windą. Chyba w każdym bitemapie jest etap z windą. Nienawidzę tego. Będą spadać z góry i nie trzeba z nimi walczyć. No, albo też wchodzić od boku. Valiant Respirator chyba spadają z góry, o ile dobrze pamiętam. Upierdliwy etap, ponieważ Valiant Respirator jest dosyć trudny ze względu na to, że oni mają bardzo dużo życia. No ale mamy tam swoją predatorską broń, tak? Dyski różne i tak dalej. Nie jest to aż tak straszne. A tutaj, no jak widzicie, mamy tylko pięści. Ale nieskończoność budytów, także okej. Teraz sobie właśnie przed chwilą doładowałem, że słyszeliście ryk dinozaura. Dinozaura. Teraz coś zacząłem używać tego czasu specjalnego. Nie wiem czemu, tak samo z siebie. Zobaczcie, ile HP teraz mają, tyle co my. Chamskie utrudnienie gry. Z ile ja mam pięter w dół jechać? Czemu oni zawsze mają na najwyższym albo na najmniejszym, ci bossowie? Na najniższym w sumie powinienem powiedzieć. Nieważne, każdy wie, o co chodzi. O, przycięło. No, w końcu. W jakiejś piwnicy. Ktoś tu nie lubi światła. Zresztą. Żółty. Czy myślałem, że coś w tych książkach jest? A ich nie można zniszczyć. Ała. Ale będę musiał znowu kredyt zmarnować. Trochę mi ich tu napakowali. Dobra. Kredycik do zużycia. Weźmiemy sobie Jacka, dawno nim nie grałem. No dwóch, no przecież jak oni mnie złapią z dwóch stron, to te kule mnie... Będą mieli mnie w zasięgu praktycznie co zawsze, nie? Ten kubeczek. No i patrzcie, jaki jestem ułożony głupi. Dobra, na szczęście dało mi się zepchnąć ich na jedną stronę. Jakby mnie z dwóch stron wzięli, to nie byłoby fajnie. No z jednej i z drugiej strony mają taki zasięg tej kuli, że na całą mapę praktycznie. Kto rzuca te beczki, ja się pytam. Aj, pał. Czemu tutaj nie straciłem życia? Miał bazookę. No. Ale perfidnie mnie przytrzymał.
Aj. Nie spodziewałem się tego, wyskoczył z ekranu. Nie, nie ma takich fajnych rzutów do tyłu. Myślałem, że coś takiego będzie miało, ale nic takiego nie posiada. Ciekawe, jak długi jest ten etap. No, znowu taka sama lokacja, komuś tu zabrakło pomysłów. Weź sushi i maczugę. Dups, dups, dups. Jezu, ile gruby. W moim życiu ostatni boss będzie także jakimś mutantem. Ponieważ już mieliśmy jednego doktorka, który się zmienił w coś, co waliło mizdyni. I mieliśmy też jakiegoś pasożyta, który siadał na ludzi i zmieniał ich w coś smokopodobnego. Zresztą według fabuły oni chyba szukają jakiegoś grunku, który będzie połączeniem ludzi i dinozaurów tam. Nie mamy jakiś super komputer i mutanta. Ja nie mówiłem, dwóch nawet chyba. You fools dare try to stop the creator of a new world. I can give you all new life, just like I have done to your old friend. Go ahead, Slisaurus. I gówno. Nie mówcie, że oni też mają bumerangi. Tamten, no ja pierdzielę, ale perfidia. Tamten był trudny, a co dopiero z tym mam powiedzieć? Mam ich dwóch. Zabierz ten paskudny ryj z monitora. Dobra, przynajmniej teraz dostanę bazookę. Zmiemy koksa. Koksy zawsze się do wszystkiego nadaje najlepiej. Kurde. Wow. Nie trafiłem ani jednym. Z czego jednym strzałem powstrzymałem strzał z bazu... z tego... Jednym strzałem z bazu to powstrzymałem bumeranga. Boże, ciężko mi się wysłowić momentami. To pewnie z radości, że Pep Cola wróciła do Lidla. Jeżeli ktoś nie wie, to polecam. Smakuje identycznie jak Dr. Pepper, a kosztuje złoty 50 zł za litr. Gdzie za Dr. Peppera, jeżeli w ogóle znajdziemy w jakimś sklepie, musimy dać 2,20 chyba za puszkę? Coś w tym stylu. Przynajmniej za tyle widziałem ostatnio w Leclercu. Nie, w Carrefourze, już teraz Carrefourze. No czek. Mogłem go sobie zostawić na później, no ale... Masa sama się nie zrobi. Jaka będę, tylko. Nie wiedziałem, że lubi takie zabawy. Jak mówiłem, kończą się pomysły na nowych wrogów, albo jest to uzależnione od ilości materiałów, gdzie nie wiem, to jest gra z CPS1, czyli tam Capcom, coś tam System 1, tego pierwszej podstawowej wersji, gdzie nie można narzekać i możliwe, że tam były jakieś ograniczenia. Tak na przykład w NES-ie bodajże jest chyba 256, jeżeli chodzi na przykład o poziomy. Dlatego na przykład taki Pac-Man bądź Donkey Kong się liczuje, jeżeli przejdziemy do takiego poziomu. Ponieważ po prostu to się nie mieściło, nie można było zapisać bardziej. Albo może jakieś tutaj ograniczenia, jeżeli chodzi o sprite'y też były. Musieli powtarzać ciągle, nowych używać, tylko przekolorowywać paletą. Dzięki takim przekolorowaniom powstał dzięki temu na przykład Ermac, czy... Ermac to na pewno. Nazwa jest od Error Macro. To było połączenie kilku kolorów tam Skorpiona i tak dalej. Rain chyba też tak powstał. Z połączeniem kilku kolorów. Immortalu. A, czyli jeszcze jeden etap będzie, okej. Okay. Znowu sobie zapiszemy. Save state. Boże, jak ona się nazywała? To była z połączenia Jade, Mileny i Kitany. Ale jak ona się nazywała? Boże, taka czerwona. Ostatnio weszła jako DLC do Mortala 2010, 2009, 2011, nie wiem. Mortal Kombat 9, niektórzy mówią. Ja nazywam po prostu Mortal Kombat, bo jest to reboot serii. Bardzo dobra gra. Nagrałbym z niej story mode'a, jeżeli miałbym jakiś grabber. Ale nie mamy. Szczerze mówiąc, spróbowałbym z grabberem takim za stówę, który można kupić w realach i tak dalej. To jest na poziomie Easy Cup'a, myślę. Czyli... No, jakość obrazu nie aż taka super tragiczna, ale nie byłoby to więcej niż 480p, myślę. Także szału nie ma. Do PS-a dwójki jak najbardziej, do gier typu... Do konsol HDN to już tak średnio. 600 zł nie mam, ja nie mam nawet 130 na ten okres, czy 150 na nowy procesor, bo chciałem Core 2 Duo kupić, ale to już tam... Trochę rzeczy na Allegro powystawiam i myślę, że będzie. No nie mówcie mi, że ty rogiem muszę walczyć tak o sobie. Jakie chuje. Żeby tak perfidnie dawać.
Ty Rock 2, wow. Robią jak z Ganjakiem w Tekkenie. Tam też Ganjak Original, Ganjak 2, Ganjak coś tam. Myślę, że niedługo będzie Ty Rock 3D. Ty Rock kontratakuje. Nawet mu koloru nie zmienili. Też nie dam, tam chyba był czerwony. A nieważne, Jezu. Najgorsze jest to, że ma wszystkie te umiejętności i wciul HP. Nie można, jeżeli z Knotdaka chcemy go zaatakować. No dobra, teraz tracę życie. O, ty Rok już nie żyje, okej. Okay. Teraz tak stracę życie, to sobie wezmę Mustafę. Z bazuką sobie trochę pobiegam. Pobiegam 4 strzały i tyle. Wow. To pod ziemi. O, jakieś terenowe przeszkadzaje. Niech oni w to biegają, czemu ja mam w to biegać? No. Tak cię pozbawi. No chodź. Wow, ale perfidnie w to skoczyłem. Znowu będzie tak. Muszę uważać, żeby nie zginąć. Dobra, teraz jestem za. Oni sobie mogą w to wbiegać ile chcą. Im nie przeszkadza. To nie wiem, czemu zasnąć. O, to mogę zniszczyć. Dobrze wiedzieć. Wiem, jakiegoś kurasa odbijemy tutaj. Lubię tylko tych turków, którzy mi sprzedają kebab. Kebab, dobra rzecz. W sumie ostatnio też tak myślałem, chciałem ponagrywać jakichś RPGów, ale ja nie mam takiej cierpliwości, żeby nagrywać tyle. Bo powiedzmy, o ile taki, nie wiem, Gothic 2 czy 1, a 1 mi się w sumie aż tak nie podoba. A miałem ustawę wziąć, nieważne. Jeżeli taki, weźmiemy takiego Gothica 2, to on nie jest aż taki super długi, nie? Jego da się tam skończyć, nie wiem, 14 godzin powiedzmy, żeby mi zajęło, i tak chyba trochę za dużo dałem. Też nie wiem, w sumie. Taki RPG jak Gothic może mieć 14 godzin na liczniku. Chciałem pomiędzy skoczyć, taka głupia perspektywa. Sobie tutaj postoję i poczekam. To jeżeli chciałbym na przykład nagrać takie Planescape Torment, którego nigdy nie grałem, a wszyscy mówią, że taki super, czy Fallouta, to by mi zajęło bardzo dużo godzin. Ja nie wiem, czy bym wytrzymał 200 godzin nagrywania, czy tam powiedzmy 100 parę. Ja miałbym robić po 40 partów na przykład, no to już by była dla mnie porażka. Ja nie lubię czegoś takiego długiego. Dlatego wybieram gry typu Beyond Good and Evil. Czy Fahrenheit, one nie są jakieś super długie, to jest 15 godzin max, nie? Tak Gothic powiedzmy taki, czy coś. To będzie kilka partów, no kilkadziesiąt partów. Do 20 może dochodzić. Ale nie 30, 50, tak jak widziałem u jakiegoś użytkownika. Teraz nie pamiętam jak go Nikola skończył, bym go przytoczył, mogliście zobaczyć, bo fajny materiał nagrał. Z Icewind Dale 2, jak zobaczyłem, że on tam nagrał chyba 50 partów czy ileś i każdy po 20 minut około, to załamałem się, że jeżeli miałbym coś takiego nagrywać, to bym się... Ja po prostu nie dałbym rady. Nie dokończyłbym tego. Mam troszkę taki słomiany zapał, jak to mówią. Ja bym zaczął to z chęcią, nie? Wszystko fajnie, fajnie. Ale ja bym tego nie skończył, jestem pewien, że bym tego nie skończył. To jest akurat coś, czego jestem pewien na 200%, tak ma jeszcze więcej. Niech to się kończy, mam mało miejsca na dysku. Jeszcze przekonwertować trzeba. Mam nadzieję, że to ostatni etap. Wybuchające beczki. O fuck. Wybuchające może nie, ale damage zadające. O, okularki. Wiedział, że ja mogę niszczyć, to już wcześniej niszczył. Wyskoczyłem, no. Spadają FPS-y, znaczy się kończy miejsce na dysku. Tak obstawiam, to jest fraps. Całkiem dużo. Jakbym nagrywał action, to by nie było takiego problemu.
No, ładnie kompresuje. Muszę się na najnowszą wersję. Mam tu 1.6.0, a wyszło 1.6.1. A jeszcze nie zaktualizowałem. On tam poprawia, bo w Smite'ach, jak widzicie, może być lekka desynchronizacja obrazu z dźwiękiem. Ja to na przykład widzę, wy pewnie też. I poprawili to. Także fajnie. To się dzieje przy dłuższych filmikach, takich na przykład ten. Ale nie nagrywam w Absentem. A czy nie nagrywam Actionem, to jest okej. Znaczy, nie jest okej, bo za dużo miejsca nie dobiera, no. Jeżeli ktoś chciałby zasponsorować mi dysk, to ja z chęcią przyjmę. SATA 3. Nawet kupię 50 giga, by starczyło, no ale nie chcę kupować. Mam ważniejsze wydatki typu procesor czy mikrofon, na który zbieram. Chciałem kupić SIN 7 M-Pod, a stwierdziłem, że za okolice 200 czy tam 230, bo myślałem też nad Samsungą Mic'iem, mogę mieć i procesor Core 2 Duo, tam 2.6 GHz zegar, 4 MB cache'a i do tego Logitech Desktop USB, nie? On jest całkiem dobry, wystarczający. Po co mi jakiś lepszy? No i mamy naszego doktorka, ostatni boss. I wygląda oczywiście jak boss, którego już mieliśmy. Fuck yeah! I ma tak kreatywność. To coś pizdę, jak wynosi. Pewnie się zmieni super uber dinozaura, będzie wyglądał jak T-Rex z drogami, coś w tym stylu. Ała. Przynajmniej przydopasów nie wzywa przy pierwszej formie, a jestem pewien, że będziemy mieli z 15. Coś bym znalazł na niego sposób. Oj. Właśnie mi pokazał się chyba. Tak, na pewno ma kilka form. Bo już jest przy żółtym, czyli ostatnim pasku, prawda? By było zbyt proste, gdybym miał tylko tę formę. Wow, się wspomnę. To jest to zbyt w mordę. Oj. Coś mi za późno nacisnąłem. Teraz jeżeli ktoś w ogóle ogląda i ogląda to jeszcze Fahrenheita, to tutaj przepraszam za brak komentarzy, go nagrałem, według mnie udał się świetnie, wszystko tak lekko mi szło, że tak powiem, no ale niestety Audacity powiedziało nie, nie będzie komentarzy w życiu i nagrało tak zaszumiały, że nie wiem czy z wejściem, to oj, nawet nie wiedziałem, że mógł się poruszać, chciałem przyspieszyć. No i teraz wygląda jak... Wow, chciałem powiedzieć jak Tyrok, ale wygląda jak budowanie obce z T-Rexem dwupowym Tyrogiem, nie wiem, boli. Jeśli się patrzy, to boli. Dobra, dawaj, bo chcę kończyć ten materiał. O. Widzę, że ma w chillu HP. Boże, a nie wiem co to potrafi. Nie mogę biegać? Nie mogę? To co jest? Nie chciałbym biec. Może przyciął lekko. Kapała. Tutaj trzeba go atakować z takiego wyskoku, bo... Nawet wyskok nie sobie daje, bo tak cię wyrypnie. Co za hamstwo. Tak cię uderzy, nieważne, że obrywa. Familia. Najgorszy typ przeciwnika, taki oszukany. Dlatego też jak jeżeli grałem w Dark Soulsa, którego też bym z chęcią nagrał, Boże, jak bym z chęcią go nagrał. I z chęcią bym pograł, ponieważ doszedłem... gdzie ja doszedłem? Pokonałem... Kogo ja pokonałem? Na pewno pokonałem Minotaura. Nie wiem, taki gościu co prądem w takiej lancy, to jego tam ominiałem. Biegłem dalej, niedługo miałem wkroczyć do lasu chyba i walczyć z Moonlight Butterfly'em czy kimś tam. Tutaj musiałem oddać kumplowi konsolę. Wiesz, jak ja nie mam przerobionej, on tam miał, ma przerobioną. Albo miał, nie wiem, wiem, że teraz ma już nieprzerobioną. I tam Dark Souls'y sobie grałem. Świetna gierka, tylko czasami mnie wkurzała taką niesprawiedliwością, że na przykład blokowała się animacja czy coś i nie można było przebiec w ogóle. I przez to się ginęło. Także to jest takie niesprawiedliwe, tego nie lubię. Lubię jak jest jakieś... tak powiem, uczciwa walka, nie? Jak uczciwie jest trudna gra naprawdę. A nie tak sztucznie. Yeah, fantastyczna czwórka. Bla, bla, bla. No, zabijcie to.
te pościgi, te wybuchy. A co, ja muszę teraz uciekać? Nie, dobra, to jest animacja. O, wrzucili granata. Dobrze. Nie wiem, czy flat nagrywa kursor, mam nadzieję, że nie. To się nagrywa kursor cały czas. Jezu, spokojnie, przeżyli, chyba. A może i nie? Chciałbym przyspieszyć, ale nie mogę, także to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie mojego zagrajmy z Cadillacs and Dinosaurs. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mi ta gra się podoba bardzo, o ile nie zacina i nie chodzi w 23 FPS-ach. Tak teraz, nieważne. Świetna gra, beat'em up, zjadła mi trochę żetonów. Cóż mogę powiedzieć, postaram się nagrać tego więcej. No, no, pierwszy pójdzie Metal Slug 1. Także czekajcie na kolejne Nocturne Plays Retro Games. Na razie.